W namiocie wodza paliło się światło, widoczne przez szpary w skórzanej powłoce, chociaż na zewnątrz było już dosyć jasno. Przed wejściem do namiotu słodko spał zwinięty w kłębek wartownik. Andrew zajrzał przez szpary do środka. W namiocie było dwóch ludzi. Odkinhasz siedział po turecku na stercie skór. W ręku trzymał drewnianą czarkę, z której coś popijał. Gruby szaman leżał na ziemi niczym rozpływająca się sterta sadła. Między nimi płonęła w żelaznym trójnogu pochodnia. Białki nie było. Andrew odetchnął z mimowolną ulgą. Nie chciał zobaczyć Białki z Odkinem Haszem, chociaż sam sobie tego do końca nie uświadamiał. Dał znak Żanowi, żeby poszedł za nim, odrzucił energicznie płachtę zasłaniającą wejście i wszedł do namiotu. Odkinhasz gwałtownie poderwał głowę i ujrzał dwie wiedźmy w czarnych, sięgających ziemi pelerynach z kapturami nasuniętymi na oczy, wychodzące na środek namiotu niczym złowieszcze zjawy. Andrew był przekonany, że Odkinhasz się przestraszy. Musi się przestraszyć. To stanowiło klucz jego planu. Ale Odkinhasz opuścił spokojnie głowy i uśmiechnął się cienkimi wargami. Gruby czarownik zaświchotał, jakby dostał napadu kaszlu. Czarne wiedźmy zatrzymały się. Jesteśmy niezadowolone z ciebie, Odkinhaszu, powiedziała jedna z nich. Odkinhasz patrzył na jej bose, pokrwawione nogi. Szaman dławił się ze śmiechu. Wiedźmy nigdy tu nie przychodzą, powiedział wódz. My chodzimy do nich. Ale jeśli ktoś ubrał się w czarny strój wiedźm, to będzie naszym gościem. Co on mówi? Zapytał Andrew. Domyślił się, że nie jesteśmy wiedźmami. Patrzyliśmy, jak szliście brzegiem jeziora, oświadczył Odkinhasz. Zabiliście wiedźmy? Nie żałuję ich. Wiedźmy już od dawna niczego nie dają. Dobrze zrobiliście, żeście je zabili. Siadajcie. Będziemy razem pić i mówić. Roześmiał się z zadowoleniem. Przyjemnie być mądrzejszym od przeciwnika, a Odkinhasz był mądrzejszy od przybyszów. Andrew odrzucił kaptur. Jean tłumaczył słowa Odkinhasza. Kiedy złapali Białkę, on od razu zrozumiał, że jesteś gdzieś blisko. Jesteś prawdziwym wodzem, a wódz nie siedzi w krzakach. Myślał, że napadniesz na niego, ale ty poszedłeś do wiedźm i to jest słuszne, bo cóż znaczy życie kobiety, kiedy trzeba ratować mężczyznę ze swojej hordy? Andrew nie wiedział, czy Odkinhasz kpi, czy mówi serio. Oskarża go o zdradę, czy podziwia mądrość? Patrzyliśmy, słyszałby znamiętny głos Żana i wiedzieliśmy, że wódz niebiańskiej hordy poszedł do wiedźm, żeby uwolnić Żana, który mówi naszym językiem i czekaliśmy, aż wrócisz, czy też cię zabiją. Wiedźm już nie ma, powiedział Andrew. Ich słudzy, starzy ludzie, dawali nam broń, powiedział Odkinhasz. Dawali nam mnóstwo grotów do strzał i włóczni. Dawali nam noże. Odkinhasz zaginał palcem niczym kapitalista wyliczający swoje fabryki. Dawali nam kawały dobrego żelaza. Uczyli nas strzelać z łuku. Ale dawali za mało. A my musieliśmy przygotowywać się do wielkiej wojny. Poszliśmy, żeby wziąć wszystko. Wódz zamilkł i podrapał się w nos. Potem powiedział, mogę zawołać swoich wojowników, a oni złożą was w ofierze wielkiej rybie jeziora. Niech powie, czego od nas chce, przerwał Żanowi Andrew. Ach, ucieszył się Odkinhasz. Zerwał się ze sterty skór i zaczął niczym kogut przechadzać się wzdłuż ścianki namiotu. Nie chciałem nikogo zabijać. Nie chciałem zabijać twoich ludzi.
ale mnie potrzebne jest żelazo. Potrzebna jest broń. Ukarałem hordę starych ludzi. Myślałem, że wiedźmy dadzą broń, ale nie dawały. Ukarałem twoją hordę i wziąłem żelazo, ale za mało. Puszczę was wolno, żebyście przynieśli mi żelazo, mnóstwo żelaza. Dam wam miejsce do polowania i będę was bronił. Nie chciałem cię zabijać i Żana nie chciałem zabijać. Wcale bym was nie rzucił rybie. Trochę bym tylko postraszył. A potem bym powiedział, idźcie do siebie i przynieście mnóstwo żelaza wielkiemu wodzowi Otkinowi Haszowi. Szaman gwałtownie kiwał głową, podziwiając każde słowo mądrego wodza. Powiedz mu, powiedział Andrew, że się zastanowimy. Ten bandyta i tak ma już dość broni, burknął Jean. Twoja mądrość mnie powala, powiedział Andrew. Chcesz, żeby rekin schrupał cię na śniadanie? Ja nie. Mamy całkowitą swobodę wyboru. Rozumiem, powiedział Jean, ale i tak jest to paskudne. Skoro rozumiesz, to przetłumacz mu, że się zastanowimy. Jeśli zrobi nam coś złego, to nic nie dostanie. Otkin Hasz nie ukrywał triumfalnej radości. Jesteś moim przyjacielem, powiedział do Andrew. Będziemy razem galopować po stepie. Musi nam dać konie i białkę, powiedział Andrew. Otkin Hasz klepnął się z zadowoleniem po biodrach. On mówi, że sam nam będzie rozkazywał, ile mamy dać żelaza i mamy mu też dać łuki strzelające ogniem. Obiecaj mu bombę atomową, powiedział Andrew. A co on mówi o białce? Powiedział, żebyś sam jej szukał. On jej nie potrzebuje. Gdzie ona jest? Niemal krzyknął Andrew. Kutaracz, rozłożył ręce Otkin Hasz. Andrew pamiętał to słowo. Nie zabili jej? Odezwał się szaman. Jean wysłuchał go i po nieznośnej dla Andrew pauzie przetłumaczył. Białki tu nie ma, uciekła. Jest dzika jak zwierzę. Nie potrzebują jej. Wygląda na to, że nie kłamią. Otkin Hasz klasnął w dłonie. Wszedł wartownik, któremu wódz wydał jakieś rozkazy. Andrew czuł w sobie wielką, bezdenną pustkę. On mówi, żebyśmy się nie spieszyli. Ma zupę. Chce nas nakarmić, bo wie, że jesteśmy głodni. Możesz się pożywić, ożył nagle Andrew, a ja muszę coś zrobić i nie odwracając się wyszedł z namiotu. Sądzisz, że nie zatchują zupy? Zdążył go jeszcze zapytać Jean. Głodny jestem jak wilk. Nie zatrują. On potrzebuje żelaza. Jest bardzo z siebie dumny, a zwycięzcy nie trują zwyciężonych, tylko po prostu tańczą na ich kościach. Na dworze było już widno. Obozowisko tętniło życiem. Daleko idziesz? Jean wyjrzał z namiotu. Kiedy zjesz, czekaj na mnie z końmi na wschód od obozowiska. Za kozią zagrodą. Gdzie tu jest wschód? Wschód jest wszędzie tam, gdzie wschodzi słońce. Andrew szybko wydostał się na skraj obozowiska, gdzie zaczynało się podejście na urwisko. Krzaki były mokre od rosy. Zaaferowany ostatnimi wydarzeniami jakoś zapomniał o dziwactwach planety i kiedy zapikował na niego niewielki pterozaur, przewrócił się ze strachu. Pterozaur szczęknął mu zębami nad samym uchem i natychmiast poderwał się do góry. W połowie zbocza Andrew obejrzał się za siebie. Jezioro pokrywała mgła. Czarne namioty wystawały z gęstego tumanu niczym czubki głów płynących krytą żabką ludzi. Słychać było tu począce w zagrodzie kozy. Dlaczego u diabła nie powiedziałem Żanowi, żeby wziął dla mnie trochę zupy?
królestwo za łyk gorącej polewki. Zakasał poły peleryny i zaczął wdrapywać się na stromiznę. Pomysł był beznadziejny, ale nie należało z niego rezygnować. Wyszedł na płaskowyż dość daleko od miejsca, w którym spędził ubiegły dzień, ale niemal natychmiast odnalazł wzrokiem drzewo z ułamanym wierzchołkiem. Białka siedziała pod nim zwinięta w kłębek. Było jej zimno. Widocznie spała i usłyszała kroki Andrew, gdy był już parę metrów od niej. Rozłożyła szeroko długie, smagłe ręce i rzuciła się w jego stronę. Zabiłeś czarną wiedźmę! Jej głos dźwięczał z zachwytu i przerażenia. A ja myślałam, że one cię zabiły. Skoczyła z rozbiegu w szeroko otwarte objęcia Andrew, owinęła go rękami i nogami jak małpa. Była mokra od rosy i gorąca. Patrzyła mu z bliska w oczy i powtarzała jak we śnie. Ja i tak na ciebie czekałam. Uciekłam od nich i czekałam. Czekałabym na ciebie do końca. Dopóki bym nie umarła. Wierzysz? Wierzę, Białko, wierzę. Dlatego tu przyszedłem. Odkinhasz powiedział, że uciekłaś od niego, więc od razu tu przyszedłem. Po co mówiłeś z Odkinem Haszem? Nie wolno mu wierzyć. Wiem, ale nic nam nie zrobi. Nawet dał nam konie. He, wykrzyknęła Białka, potrzebuje żelaza. Zabił starych ludzi, zabił twoich ludzi, zabił moich braci, a żelaza mu brakuje. Dobrze mówię? Białka ześlizgnęła się na ziemię i stała ciasno przytulona do Andrew. Tak zmarznięty wędrowiec tuli się do gorącego pieca. Głowę miała odrzuconą do tyłu i w jej oczach odbijało się błękitne poranne niebo. Jean z końmi czeka na nas przy zagrodzie. No to idźmy szybciej, bo Odkinhasz może się rozmyślić. Powie sobie, niech lepiej oni będą u mnie, to wymieni ich na żelazo. Zgodziłeś się dać żelazo? Zgodziłbym się na wszystko, byle tylko od niego się wydostać. Słusznie, ucieszyła się Białka. Będziesz dawał żelazo mojej hordzie i wybijemy wszystkich wojowników Odkinhasza. Zaczęli schodzić po pierżysku i mokrej trawie. Potem Białka zatrzymała się, kazała Andrew poczekać, pomknęła z powrotem i wróciła ze skórzaną torbą, z której wyjęła kawałek suszonego mięsa. Ukradłam im, powiedziała. Myślałam, że jeśli Andrew żyje, to jest głodny. Zacna myśl, zgodził się Andrew, wgryzając w żelasty ochłap. Nigdy w życiu nie jadł tak smacznego mięsa. Białka szła obok i nie odrywała od niego rozradowanego wzroku. Cieszyła się ze swej przezorności. Jedz, powtarzała. Musisz jeść, bo jesteś wielkim mężczyzną. A ja już zjadłam, kiedy czekałam na ciebie. Myślałam, że jak jesteś martwy, to potem dojem, a jeśli żyjesz, to musisz być głodny. A jak zabiłeś wiedźmę? Strasznie było? Byłeś u nich w namiocie? Aha. A inne wiedźmy będą się mścić? Nie, wszystkie z Żanem zabiliśmy. Mój mężczyzna jest najsilniejszy na stepie, oświadczyła z dumą Białka. Mgła opadła i zobaczyli z daleka, że Żan czeka na nich przy zagrodzie. W pobliżu stały trzy konie. Kilku pasterzy stało opodal, zerkając nieśmiało na czarną pelerynę wiedźmy, którą miał na sobie Żan. Nikt ich nie ścigał, tylko u wylotu kotliny dopędził ich goniec Odkinhasza i dał im włócznie. Wódz pragnął najwidoczniej, aby nic im się po drodze nie stało. Wydostali się na step drogą, którą jechał przedtem Odkinhasz. Ścieżka była szeroka, pokryta zwilgotniałym od rosy kurzem. Żan ciągle się oglądał. Wydawało mu się, że lada moment usłyszy za sobą tętent pogoni. Białka, której dostała się pod wierzch żywa kobyłka, zachowywała się jak rozbrykany dzieciak. Mieszkowała na boki, znikała w wysokiej trawie, aby na moment wyskoczyć stamtąd z wojowniczym okrzykiem. Smagła ręka z włócznią przygotowaną do ciosu, oczy błyszczą tak, że trudno w nie patrzeć.
Ratuj się, krzyczy Białka do Andrew. Jestem potwór z głębin ziemi. Rozerwę cię na strzępy swoimi zębiskami. Słońce grzało miękko i łagodnie. Mój Boże, powiedział Jean, kiedy Białka znów popędziła do przodu. Czy takie rzeczy się zdarzają? Powinienem teraz rozpaczać z powodu utraty przyjaciół, martwić się o najbliższą przyszłość, niepokoić, czy uda nam się wrócić do ludzi, a tymczasem jestem najzwyczajniej w świecie szczęśliwy. Hej, patrzcie, krzyknęła Białka. Na brzegu niewielkiego jeziorka, w błocie wymieszanym kopytami i łapami zwierząt przechodzących tu do wodopoju, niezgrabnie dreptał w miejscu 10-metrowy triceratops. Pancerna konstrukcja jakby wymyślona przez chory geniusz Boscha. 1/3 wielkiego cielska zajmowała głowa, której pancerz czołowy kładł się na szeroki grzbiet, kończąc się tam rozstawionymi wachlarzowo metrowej długości kolcami. Krótki, również opancerzony ogon nie sięgał do ziemi. Natura wcieliła w tym gadzie ideał obrony. Wokół potwora kłębiły się, podskakiwały, przeszkadzały sobie nawzajem gady podobne do strusi. Ogromne tylne łapy, długi wyciągnięty do tyłu naprężony z myśliwskiej pasji ogon, wężowe głowy usiane rzędami trójkątnych zębów, przednie łapki niewielkie, ale zakończone nożowatymi pazurami. Atakując triceratopsa, wysoko podskakiwały i wbijały w pancerne boki gada ostre pazury. Pazury ześlizgiwały się, a triceratops leniwie obracał malutką główkę, jakby chciał powiedzieć, co za czasy. Chciałem spokojnie się napić, nikomu nie wadziłem, a te paskudstwa mi dokuczają. Andrew schwytał się na tym, że patrzy na to widowisko oczyma kibica sportowego, który już wybrał swoją drużynę. Kibicował spokojnemu triceratopsowi. Nie dadzą mu rady, powiedział Jean, który również zatrzymał konia. Chciwość ich zgubi. Te zwierzaki nie napadałyby na próżno, powiedział Andrew. To nie ludzie, którzy potrafią podejmować daremne działania. Białka przygalopowała do nich. On zaraz się zmęczy, powiedziała, powalą go. To bardzo ciekawe. Myślałam, że już ich nie ma, że wszystkie zjedli. Pewien wielki wojownik zrobił sobie tarczę z jego szyi. Dwóch ludzi nie mogło tej tarczy unieść. Była bardzo ładna. Wysoka trawa skryła jeziorko, a wiatr uniósł harmider bitwy. Nie dziwisz się, jak dobrze ona mówi? Zapytał Jean. Jestem dosłownie wstrząśnięty. To moja metoda, no i naturalnie jej zdolności. Jestem bardzo mądra, powiedziała Białka. Jestem córką wielkiego wodza i żoną wielkiego wodza. A kim jest twój mąż? Zapytał Jean. Mój mąż to Andrew, powiedziała Białka, podjeżdżając do Andrew i kładąc mu rękę na kolanie. To dla mnie nowość, powiedział Jean. Dlaczego mi wcześniej o tym nie powiedzieliście? A jak ci mieliśmy powiedzieć, zdziwiła się Białka, jeśli siedziałeś w niewoli u wiedźm? To prawda? Zapytał Jean głosem tak niepewnym, jakby jego pytanie dotyczyło rzeczy nazbyt intymnych. A ja niby skąd mam to wiedzieć? Zapytał z nagłą złością Andrew. Sądzisz, że na tej planecie ktoś mnie w ogóle pyta o zdanie? Najpierw uznano mnie za narzeczonego i nawet wyzwolono z niewoli. Potem powiedziano mi, że wszystko to była czystej wody dyplomacja, bo w rzeczywistości chodziło tylko o dobro hordy. Potem Białka o mało nie wyszła za mąż za odkina hasza. Białka chlasnęła go po ramieniu skórzaną nachajką. Uderzyła tak, żeby zabolało. Koń szarpnął się w bok i Andrew omal z niego nie spadł. Co ty wyprawiasz? Krzyknął. Powiedziałem nieprawdę? Nic nie powiedziałeś. Białka uderzyła konia pintami i pogalopowała do przodu. Co za dzikie obyczaje, powiedział Andrew, dotykając ramienia, na którym przez tkaninę peleryny dawała się już wyczuć pręgę opuchlizny. Nie wzbudzaj w dziewczętach nieuzasadnionych nadziei, kawalerze, powiedział Jean. Kolejne starcie dzikości z cywilizacją zakończyło się zwycięstwem dzikości.